Wolne głosy za granicą, Michał Trześniewski, kłaniam się Państwu. Amerykanie na gwałt zaczynają zbroić Ukrainę. O tym będziemy rozmawiać w programie. I witam się z naszym gościem, a jest nim pan redaktor Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika Wojsko i Technika. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i państwa bałtyckie wspierają Ukrainę dostawami broni. I tak w ten weekend samoloty z amerykańską bronią dotarły do Kijowa. Media mówią, że w tych samolotach znajdowały się przede wszystkim pociski przeciwpancerne Javelin. Natomiast w zeszłym tygodniu poinformowano, że państwa bałtyckie dostały zielone światło od Amerykanów, żeby Ukrainie przekazać systemy amerykańskie, czyli Javeliny i Stingery. Cóż to jest za broń, panie redaktorze, która teraz jest dostarczana głównie przez Amerykanów Ukraińcom? No właśnie, tutaj te kategoryczne wypowiedzi, że na pewno są dostarczane przez Amerykanów Javeliny, no nie znajdują oficjalnego potwierdzenia. Wiemy, jakie są fakty. Wiemy, że w nocy z 21 na 22 stycznia samolot transportowy przywiózł na lotnisku koło Kijów-Boryspol 90 ton uzbrojenia, amunicji. Kolejny samolot wczoraj, 23, przywiózł około 80 ton uzbrojenia, amunicji. Oficjalnie obydwie strony nie podały, co było w tych dostawach. Niemniej, analizując dostępne zdjęcia i napisy na skrzynkach, które był wyładowany jeden i drugi samolot, na pewno możemy stwierdzić, że wśród dostarczonej broni były granatniki przeciwbetonowe M141 BDM i amunicja w tej ostatniej dostawie, amunicja strzelecka 12,7 na 99, czyli jeśli chodzi o kaliber 12,7, to standardowa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ta kwestia, że w tych dostawach są być może pociski Javelin, nie jest jeszcze potwierdzona, aczkolwiek jest to bardzo logiczne, ponieważ już wcześniej, na mocy wcześniej zawartych porozumień, Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie łącznie 77 zespołów celowniczo-startowych i ponad 500 takich pocisków. A więc no, logiczne jest to, żeby kontynuować dostawy takiego uzbrojenia i sprzętu, który jest albo bardzo prosty w obsłudze, tak jak wspomniane wcześniej granatniki, albo po prostu ukraińscy żołnierze już je znają i używają, a więc nie potrzebują tutaj żadnego dodatkowego szkolenia. Jeśli chodzi o dostawy broni amerykańskiej, one odbywają się na mocy specjalnego tutaj funduszu w wysokości 200 milionów dolarów, który został zatwierdzony w grudniu ubiegłego roku. Mówi się o tym, że szykuje się kolejna transza, tym razem w trzykrotnie większej wysokości. Wśród ewentualnych systemów, które mogą być przekazane, wspomina się między innymi rosyjskiej produkcji śmigłowce Mi-17 W-5. Tego typu sprzęt był kupowany w Rosji przez Amerykanów w czasie trwania wojny w Afganistanie i między innymi wykorzystywany do różnorodnych operacji specjalnych. Dziś Amerykanie dysponują kilkunastoma tego typu śmigłowcami. One są kompatybilne, jakbyśmy to mogli powiedzieć, ze sprzętem używanym przez lotnictwo wojsk lądowych Ukrainy czy siły powietrzne Ukrainy, a więc mogły być przedmiotem dostaw. Wspomina się także oczywiście o tychże Javelinach, od których pan redaktor zaczął, ale także niedawno pojawiła się informacja właśnie o zestawach przeciwlotniczych, o zestawach Stinger, a również o zestawach Grom, których pewną liczbę w ostatnich latach Stany Zjednoczone zakupiły w Polsce. To jest broń produkcji naszych zakładów MESCO w Skarżysku Kamiennej.
To ciekawe, co pan redaktor mówi. Zatrzymajmy się na tych Javelinach i Stingerach. Załóżmy, że te medialne doniesienia są prawdziwe. To cóż to jest za broń? Stingery i Javeliny. Jeśli chodzi o Javelina, to jest to przeciwpancerny zestaw rakietowy z pociskiem kierowanym, odpalanym w trybie odpal i zapomnij. To znaczy, jeśli operator uzyska przechwycenie przez optoelektroniczną głowicę takiego pocisku, to przyciska spust. Jakbyśmy to powiedzieli kolokwialnie, ten pocisk startuje i sam podąża już w kierunku celu w zależności od wyboru trajektorii, albo razi jego pancerz boczny, albo atakuje go od góry. Jest to broń o zasięgu około 2-2,5 tysiąca metrów od ubiegłego roku, również znajdująca się w wyposażeniu naszych sił zbrojnych. Tutaj w pierwszej kolejności trafiła ona do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeśli chodzi o Stingera, no to już jest dosyć leciwy zestaw przeciwlotniczy, bo przypomnę, że jego debiut bojowy to lata 80. i wojna w Afganistanie, gdzie siał on przez pewien czas postrach wśród sowieckich lotników, którzy stracili ponad 200, jak się mówi dzisiaj, samolotów i śmigłowców właśnie zestrzelonych przez Stingery będące w rękach mujahedinów. No, dzisiaj to już nie jest broń najnowocześniejsza, ale w takich przypadkach liczy się nasycenie środkami obrony przeciwlotniczej pola walki. Chociażby warto zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o wschód Ukrainy w latach 2014-2015, tam działania lotnictwa były początkowo dosyć intensywne, ale właśnie po powszechnym zastosowaniu przez obydwie strony przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych, w zasadzie ta aktywność lotnictwa została wyeliminowana. A więc no, jest to broń, podobnie jak zresztą polskie Gromy, która może tutaj stanowić duże zagrożenie także dla lotnictwa rosyjskiego, dla lotnictwa taktycznego, przede wszystkim bezpośredniego wsparcia wojsk lądowych, a więc na przykład samolotów szturmowych czy śmigłowców rodziny Mi-24, czy również maszyn nowszej generacji takich jak Mi-28 czy K-50, K-52. Polskie Gromy zresztą przeszły swój chrzest bojowy właśnie w starciu z Rosjanami w czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w roku 2008, gdzie gro zestrzelonych samolotów i śmigłowców rosyjskich właśnie należy zapisać na konto Polskich Gromów. W zeszłym tygodniu także Brytyjczycy przekazali Ukraińcom broń. Co Brytyjczycy podarowali Ukraińcom? Jeśli chodzi o Brytyjczyków, to wiemy, też oczywiście wspomina się o pociskach Javelin, ale jeśli chodzi o to, co wiemy na pewno, to wśród tych dostaw to były co najmniej dwa samoloty transportowe C-17. Było około 2000 przeciwpancernych pocisków kierowanych NLAW. To jest dosyć specyficzna broń, nie jest ona bardzo powszechnie używana na świecie. To jest taki pocisk przeciwpancerny, w zasadzie pośredni między granatnikiem przeciwpancernym a przeciwpancernym pociskiem kierowanych o zasięgu efektywnym 600-800 metrów. Brytyjczycy wprowadzili go do swojego uzbrojenia pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. No dzisiaj widać, podjęli decyzję, że mogą się tymi zestawami podzielić z Ukrainą. Co jest zaletą tego uzbrojenia? Bardzo istotną w takiej sytuacji kryzysowej to, że nie jest wymagane jakieś długotrwałe szkolenie obsług tych zestawów. To jest kilka godzin szkolenia i można skutecznie tą bronią się posługiwać, a jak gdyby wspierając te dostawy na Ukrainę dotarło również 30 brytyjskich instruktorów, przede wszystkim
rekrutujących się z pododdziałów specjalnych, jak możemy się domyślać, właśnie między innymi dlatego, żeby przeszkolić nowych użytkowników w obsłudze tego uzbrojenia przeciwpancernego. Generalnie, jeżeli mówimy o dostawach brytyjskich, amerykańskich, to jest to rzeczywiście broń defensywna. A więc uzbrojenie przeciwpancerne, jeżeli potwierdziłyby się informacje o Stingerach, to uzbrojenie przeciwlotnicze. Jak jesteśmy przy Stingerach, to tutaj deklaracje dostarczenia Stingerów, a być może dostawy, także złożyły państwa nadbałtyckie, a więc Litwa i Łotwa. Litwa jeszcze w latach 2006-2007 zakupiła kilkanaście zestawów Stinger Dual Mount. To są troszeczkę inne zestawy niż te, które znamy najlepiej, a więc to nie są pociski odpalane z ramienia, ale takie wyrzutnie, z których można odpalać dwa pociski. Jeśli chodzi o Łotwę, ona miała te klasyczne Stingery odpalane z ramienia. One były, pochodziły z drugiej ręki, bo wcześniej znajdowały się w uzbrojeniu sił zbrojnych Danii, która zdecydowała się o sprzedaży tychże zestawów właśnie sojusznikom z państw bałtyckich. Na razie nie ma takich deklaracji, ale czy Polska potencjalnie ma jakąś broń, którą mogłaby dostarczyć Ukrainie w ramach takiego wsparcia militarnego, nie angażując się bezpośrednio w konflikt? No rzeczywiście, chociażby dzisiaj padały pytania do ministra Pawła Solocha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na ten temat. On potwierdził, że tego typu rozmowy się toczą, ale żeby tutaj specjalnie nie spekulować, to najprostsze byłoby wsparcie Ukrainy właśnie czy to w uzbrojenie, czy to w amunicję, bo to jest również dla nich bardzo istotne, do uzbrojenia pochodzenia sowieckiego. Powiedzmy sobie szczerze, no ten sprzęt, który używa Ukraina w większości, on pochodzi jeszcze z czasów istnienia Związku Sowieckiego albo jest z nim pod względem użytej amunicji kompatybilny. My także przez wiele lat w naszych siłach zbrojnych dominowały tego typu systemy, a więc dysponujemy zapasami amunicji. Pytanie jest takie, cały czas my ten sprzęt eksploatujemy, jesteśmy wcale nie tak daleko Ukrainy i też przede wszystkim musimy myśleć o własnych interesach, ale być może mamy takie asortymenty amunicji, na przykład artyleryjskiej, gdzie ta amunicja na składach, którą jeszcze mamy, nadaje się do użytku, nie przekroczyła jeszcze tutaj wieku albo jest jeszcze w dobrym stanie, a ten sprzęt artyleryjski już został z naszych jednostek wycofany i na pewno w pierwszej kolejności można byłoby taką amunicję przekazać. No, na pewno można tutaj także myśleć o zapasach chociażby min, które znajdują się w naszych arsenałach min przeciwpancernych. No, tylko pytanie jest takie, no, czy możemy pozbywać się tego uzbrojenia, tej amunicji, która może być wykorzystana w obronie naszego kraju. A więc to też wszystko zależy od tego, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Na pewno z punktu widzenia Polski lepszym rozwiązaniem byłoby zawrzeć kontrakty już komercyjne, być może gwarantowane przez kredyty rządowe na produkcję czy uzbrojenia, czy amunicji takiej, która jest Ukrainie najbardziej potrzebna i po prostu wykorzystać tutaj potencjał naszego przemysłu zbrojeniowego. No ale tam, gdzie czynnik czasu jest decydujący, tutaj na tego typu rozwiązania jednak nie można, na takich rozwiązaniach nie można polegać, bo chodzi po prostu o tym, żeby ten sprzęt trafił w ręce Ukraińców jak najszybciej. Ta broń, która miała zostać przekazana Ukrainie, Stingery, Javeliny, to jest broń lekka, ręczna. No i czy w związku z tym my możemy powiedzieć, że ta broń ma służyć walce partyzanckiej? Czy ona została po to wysłana, żeby Ukraina się w ramach wojny partyzanckiej była w stanie jakoś bronić? To jest broń uniwersalna. Ona może znaleźć zastosowanie w obronie, w tak zwanym konflikcie pełnoskalowym.
jak i oczywiście, bo są to systemy lekkie, jeśli chodzi o Javelina, to kompletny zestaw, a więc pocisk, wyrzutni i tenże zestaw celu to jest około 20 kg, brytyjski NLAW to jest około 12 kg. To nie są jakieś rzeczywiście ciężkie systemy, a więc można je łatwo przenosić, można je stosunkowo łatwo gdzieś ukryć, a więc oczywiście jest to broń taka, która mogłaby być wykorzystana do walki partyzanckiej, odpalana z zasadzek. No nie można już o tym powiedzieć w tym przypadku o nie wiem, haubicach 122, które miała przekazać Ukrainie Estonia, a ostatecznie jednak chyba ich nie przekaże. Ale jeśli chodzi o te systemy rakietowe, o których mówiliśmy, a więc także o Stingery, jest to broń, która w działaniach nieregularnych, w działaniach partyzanckich doskonale by się sprawdziła. Jak się popatrzy na to, czym dysponuje Ukraina, to się zorientuje, że oni mają tak naprawdę sprzęt wyłącznie, czy prawie wyłącznie posowiecki. No teraz to trochę zaczyna się zmieniać poprzez te amerykańskie dostawy. Natomiast czy ta broń, o której mówiliśmy, Stingery, Javeliny, być może Spajki, to jest to, czego Ukrainie najbardziej potrzeba? No, potrzeby sił zbrojnych Ukrainy są znacznie poważniejsze. Nie, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że ten okres ostatnich 8 lat nie został przez, czy 7 lat, nie został przez Ukraińców zmarnowany, bo przez ten czas rzeczywiście wyremontowano, przywrócono sprawność wielu egzemplarzom sprzętu jeszcze produkcji sowieckiej, ale wdrożono również do produkcji nowe systemy, już ukraińskie. I ich dostawy trwają, a więc może ta broń jeszcze pod względem zastosowanej amunicji na przykład jest, tak jak czołgi, jest kompatybilna z systemami jeszcze postsowieckimi. Niemniej to są egzemplarze nowej produkcji. Jeśli chodzi o artylerię, to powoli na przykład wkracza do sił zbrojnych Ukrainy, wkraczają kalibry natowskie, na przykład działo samobieżne Bogdana ma już działo o kalibrze natowskim 155 mm. Produkowane są własne zestawy przeciwpancerne, które nie są wcale mniej skuteczne od tychże amerykańskich Javelinów, a może nawet bardziej. Więc tutaj Ukraina robi bardzo wiele, ale powiedzmy sobie szczerze, że biorąc pod uwagę to, że siły zbrojne Ukrainy dzisiaj liczą ponad 400 tysięcy ludzi, mają 250 tysięcy przeszkolonych rezerw, a więc w sumie można to powiedzieć, że to jest ponad 650 tysięcy osób, tego uzbrojenia i amunicji potrzeba bardzo wiele. Pamiętajmy o tym, że tu nie chodzi o to, żeby prowadzić walkę przez dzień czy dwa, tylko żeby powstrzymywać przeciwnika jak najdłużej, zachować jeszcze broń do wyekwipowania rezerw i później jeszcze też dysponować jakimiś zapasami, żeby wspomóc działania nieregularne, działania partyzanckie. A więc tego typu broni właśnie lekkiej, przenośnej, aczkolwiek śmiercionośnej, potrzeba jest bardzo wiele i tutaj na pewno każda tego typu dostawa jest przez Ukraińców, dla Ukraińców cenna i witana z wdzięcznością. Miejmy oczywiście nadzieję, że ta broń nie zostanie wykorzystana. Bardzo dziękuję, pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika Wojsko i Technika. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo, do widzenia państwu. Dziękuję państwu za uwagę, do zobaczenia jutro, dobrego dnia.